o przedstawienie sprawozdania. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Szanowni. W okresie od 31 sierpnia do 6 października 2017 roku Zarząd Powiatu obradował na 4 posiedzeniach, podczas których rozpatrywał m.in. sprawy związane z wykonaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, Powiatowych Jednostek Organizacyjnych i Starostwa Gminnego w Mielcu. Podczas tych posiedzeń podejmował uchwały własne, w tym uchwały przyjmujące projekt uchwały Rady Powiatu. Tematyka posiedzeń Zarządu Powiatu Mieleckiego przedstawiała się następująco. W zakresie edukacji publicznej. Na mocy uchwały Rady Powiatu Mieleckiego od 1 września bieżącego roku w miejsce specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Mielcu powstał Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych. Zgodnie z artykułem 63 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Stąd też rozpoczęliśmy procedurę konkursową mającą na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora tejże placówki. Udzieliliśmy pełniący obowiązki dyrektora Powiatowego Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Mielcu pełnomocnictwa do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością powiatu w zakresie dotyczącym funkcjonowania Powiatowego Zespołu Szkolno-Wychowawczego. W związku z uzyskaniem statutu organizacji reprezentowanej przez Miejską Komisję Zakładową Związku Zawodowego Kontra Pracowników Oświaty w Dąbrowie Górniczej obejmujących swoim działaniem szkoły prowadzone przez Powiat Mielecki zgodnie z regulaminem przyznawania nagród przyjętym uchwałą Rady Powiatu Mieleckiego powołaliśmy w skład Komisji do Spraw Nagród osobę dyscyplinowaną przez Związek Zawodowy Kontra. Upoważniliśmy dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą Akademia Kwalifikacji Zawodowych edycja druga w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 14-20. Projekt ten obejmuje swoim zakresem kształcenie w formach pozaszkolnych, szkolenie lub inne formy podnoszenia kompetencji osób dorosłych, około 100 osób może wziąć udział w tym programie. Z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem własnych kompetencji zawodowych. Podpisaliśmy z Wojewódzkim Urzędem Pracy umowę na realizację projektu Zawody Przyszłości doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim, na którego realizację otrzymaliśmy środki unijne w kwocie 661 tysięcy złotych. Środki te zostaną przez Zespół Szkół Technicznych przeznaczone na dofinansowanie form, metod i warunków kształcenia w zawodach technik mechanik lotniczy i mechanik monter marzy przedsiężącej do potrzeb rynku pracy. Kształcący się w zawodzie uczniowie w zależności od kierunku odbędą od 300 do 450 godzin praktyk w trzech firmach będącymi partnerami biznesowymi w realizacji projektu. To jest Lintek, Jasionka, Garder z Mielca oraz Zakład Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej MG. Po ogłoszonym drugim przetargu na remont sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem pierwszego liceum ogólnokształcącego zdecydowaliby się na podpisanie umowy zwolnionym tym przetargu oferentem. Remont wraz z zakupem nowego sprzętu będzie kosztował nas 589 990 zł. Warto zaznaczyć, że remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym został zaplanowany w sposób kompleksowy, łącznie z przebudową ścian działowych, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Roboty również będą prowadzone na zewnątrz budynku i polegać będą m.in. na uszczelnieniu dachu i uzupełnieniu relacji. Szanowni Państwo, jest to na bieżąco. Między innymi wczoraj byłem zobaczyć, jak inwestycja przebiega. Wszystko idzie zgodnie z planem. Robimy remonty od podstaw. Chcę tu Państwu dodać, że w tej chwili mamy wielki problem z PCPR-em. W tamtej kadencji był wykonywany generalny remont obiektu, w którym w tej chwili mieści się PCPR. Szanowni Państwo, jeżeli się robi taki remont, jak można było zostawić rury centralnego ogrzewania, które dziś strzelają? Jedno miejsce, gdzie by znaleźli, prawdopodobnie długie będzie szukane i dziś się pytam, czy mamy prócz cały budynek po to, żeby wymienić te rurę? My tak remontów nie wykonujemy. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznaliśmy 12 nagród starostym nauczycielom pozytywnie zaopiniowanym przez Komisję do Spraw Nagród ze szkół prowadzonych przez Powiat Mielecki w kwocie 3553 zł brutto, co stanowi 150% wysokości wynagrodzenia nauczyciela kontraktowego w sprawach związanych z budżetem powiatu mieleckiego. Zgodnie ze swoimi kompetencjami prowadziliśmy zmiany do uchwały budżetowej powiatu mieleckiego na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.
A po dzisiejsze obrady skierowaliśmy projekt uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok wraz z autopoprawkami w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Dotacja, te zmiany będą polegały na dotacji dla pogotowia ratunkowego, gdyż otrzymaliśmy bardzo pozytywną informację w sprawie zakupu 3 dobrych karetek oraz 2 aparatów do mechanicznego masażu serca. Będzie to kwota około 1 450 000 i żeby można rozpocząć procedurę, już pan dyrektor praktycznie tym tematem się zajmuje, musimy zabezpieczyć własne środki. Tu, szanowni państwo, chcę podkreślić, mamy dziś koniec września, początek października. W 2014 roku w tym momencie nie były płacone składki na ZUS. My dziś zabezpieczamy kolejne pieniądze. Płaci 1,5 miliona dla pogotowia. Za chwilkę też będzie kolejne pieniądze dla szpitala. I te pieniądze mamy. Sami ocencie, jak zarząd wraz ze starostą pracuje. Wprowadziliśmy zmiany do uchwały upoważniającej kierowników jednostek organizacyjnych powiatu mieleckiego do zaciągania zobowiązań umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zmiany te związane są m.in. z utworzeniem miejsca specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego powiatowego zespołu placówek szkolno-wychowawczych, w skład którego weszło m.in. szkolne schronisko młodzieżowe w Mielcu. Uchwaliliśmy wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok i wieloletniej prognozy finansowej w zakresie ochrony zdrowia. W związku z wystąpieniem straty netto dyrektor szpitala powiatowego w Mielcu był zobowiązany w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzić program naprawczy z uwzględnieniem raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej. Program taki został przez dyrektora przedłożony, a po jego analizie wraz z projektem uchwały przedłożymy do podobrady Rady Powiatu Mieleckiego. W związku z tym, że Szpital Powiatowy w Mielcu otrzymał z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dofinansowanie do projektu poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych w Szpitalu Powiatowym w Mielcu, przedłożyliśmy po dzisiejsze obrady Rady Powiatu Mieleckiego projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Mielcu. Całkowita wartość inwestycji wynosi 14 085 740 zł przy dofinansowaniu wynoszącym 9 892 962 zł 33 grosze. W związku z tym, iż szpital ma trudną sytuację, proponujemy kwotę około 4 200 000 stanowiącą wkład własny zabezpieczyć w budżecie powiatu mieleckiego. Dodam tylko, że przedmiotem projektu będzie przebudowa i rozbudowa bloku operacyjnego i oddziału anestezjologii i intensywnej terapii wraz z zakupem sprzętu medycznego i wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług medycznych. Szpital obecnie przygotowuje się do procedury zamówień publicznych w celu uwolnienia wykonawcy tych robót i dostaw sprzętu. Na uwagę zasługuje, że obecnie w szpitalu trwają prace mające na celu modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego, które są realizowane w ramach projektu Modernizacja i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Mielcu. Wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 2 250 000, tym kwota dofinansowania 1 912 500 zł. Natomiast na ukończeniu są prace inwestycyjne związane z przebudową pomieszczeń na parterze pod potrzeby oddziału chirurgii naczyniowej. I tu też pozwolę sobie na krótki komentarz. Różnie w mediach pisano o zasługach. Zasługi będą, kiedy zakończymy tą inwestycję. Ta inwestycja ma być zakończona do października przyszłego roku. W związku z tym czas jest krótki. Służby przystąpiły do działania. Zostały wzmocnione przez naszych pracowników. Myślę, że do końca roku ten przetarg będzie, oby był rozstrzygnięty, bo czas realizacji jest krótki. Kolejna uchwała, która właśnie zabezpiecza środki, które my w starostwie na to posiadamy. Z tego miejsca chciałbym wyrazić słowa uznania dla drużyny ratowników z Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, która w finale Mistrzostw Polski w ratownictwie
medycznym Kraku 2017 zajmę 28 miejsce na 46 startujących. Panie dyrektorze, bardzo bym był zadowolony, bo to było pierwsze, ale gratuluję również. Zostanie wykonywane przez drużynę w czasie trwania mistrzów, czyli miły zdarzenia, z jakimi, przepraszam, ratownicy spotykają się w rzeczywistości. Możemy więc się czuć bezpiecznie. Dlatego, mając kolejne trzy karetki, na pewno będziemy jako powiat bezpieczni. Szanowni Państwo, ostatnia karetka, która została zakupiona, jeżeli się nie mylę, to był 2008-2009 rok. My w ciągu jednego roku kupujemy cztery karetki. Czy było takie? Odpowiedzcie sobie sami. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłosiliśmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu mieleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jednocześnie powołując trzyosobową komisję konkursową w celu wykonywania ofert złożonych w otwartym konkursie. W związku z tym, że 24 września bieżącego roku wygasła kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego, przełożyliśmy pod obrady Rady Powiatu Mieleckiego projekt uchwały w sprawie wyboru trzech przedstawicieli Rady Powiatu Mieleckiego w skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego. Dodam, że Rada ta jest jako organ konsultacyjny i opiniodawczy. Będzie składała się z 12 członków, to jest 3 przedstawicieli Rady Powiatu, 3 przedstawicieli zarządu oraz 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych, działalność, 6, przepraszam, przedstawicieli organizacji pozarządowych, działalność statutową na terenie powiatu mieleckiego, 3 z terenu miasta, 3 z terenu gminy. Już osobiście dziękowałem na ostatnim spotkaniu poszczególnym członkom. Teraz chcę publicznie podziękować za bardzo merytoryczne działanie, bardzo prężne działanie. Z tego co już wiem, jest to najlepsza rada w województwie podkarpackim. W zakresie wspierania osób niepełnosprawnych przedłożyliśmy pod obrady Rady projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W zakresie gospodarki i zmienia powiatu zarodziliśmy zgodę jednostek organizacyjnych powiatu mieleckiego, jaką jest Dom Pomocy Społecznej w Mielcu, na likwidację mienia ruchomego, w stosunku do którego nastąpiła trwała utrata wartości, jak i niecelowe jest dokonywanie wszelkich jego napraw. Chodzi o drobny sprzęt, zużycie techniczne dyskwalifikuje go do dalszej eksploatacji. Ponadto wyraziliśmy zgodę na przekazanie samochodu osobowego Volkswagen Kombi 1.9 na rzecz Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych. W związku z tym, jak Państwo wiecie, DPS otrzymał nowy samochód. Po przeglądnięciu, po rozeznaniu potrzeb, jakie w tej chwili wynikają, ten samochód, powiem szczerze, jako doświadczony transportowiec, był bardzo zaniedbany. Ktoś, kto odpowiadał za ten samochód, nie powinien tym samochodem więcej jeździć. 160 tysięcy przebiegu, stan krytyczny. Porównywaliśmy, byliśmy razem z członkiem zarządu z Andrzejem, jak wyglądają samochody w specjalnym ośrodku. I tu skala porównywawcza była 0 do 5. Ten samochód prawdopodobnie specjalny ośrodek wyremontuje i otwierają się perspektywy. Szanowni Państwo, w ciągu jednego roku praktycznie po dobrej mobilizacji zarządu, za co bardzo serdecznie dziękuję, przybyło w naszym ośrodku ponad 30 uczniów. Tamta strona Wisły jest bardzo otwarta, bardzo się cieszy z tego, że nie weszli do nich. Mamy już 15 osób, kolejne osoby będą szukać. W związku z tym ten samochód będzie wykorzystany, będzie dowoził dzieci do naszego specjalnego ośrodka. Mamy takie życzenie, marzenie. Kolega członek zarządu czeka na premię, ale musimy zdobyć 240 uczniów. Także jeszcze rok, panie Andrzeju. Mam obiecane, bo nie ma premii w zarządzie. Postanowiliśmy nabyć na rzecz powiatu mieleckiego działki położone w miejscowości Dobrynin. Już nie będę wymieniał numeru działki.
na poszerzenie drogi Tuszyma-Niewiska, ponadto postanowimy nabyć działkę w miejscowości Złotniki, również na poszerzenie pasa. Szanowni Państwo, ileś kadencji, zanim to wyprostujemy. W tej chwili jako zarząd podejmujemy konkretne działania. Jeżeli nie ma naszego pasa, nie ma oświadczeń mieszkańców, takie chodniki nie będą wykonywane. Po wykonaniu chodników widzicie, co sesja, dwa, trzy tematy musimy przeprowadzać, musimy postulować. A przecież niektórzy nam wszystkim, szczególnie mieszkańcom, którzy tam mieszkają. Uchwaliliśmy zasady obniżania czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność powiatu mieleckiego. Uchwała ta umożliwi zarządowi ustalenie indywidualnej obniżonej stawki czynszu w okresie pierwszych 3 lat najmu podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia, a mającym na celu uzyskiwanie środków wyłącznie na realizację zadań statutowych i zajmujących lokale użytkowe stanowiące własność powiatu mieleckiego. Wyraziliśmy zgodę na podjęcie działań zmierzających do zbycia działki nr 64/11 i 64/19 położonej w Mielcu przy ulicy Partyzantów na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiednich rządów firmy Góry Państwa Polskiego oraz firmy Hotel Polski. Jak więc przewidujemy na ostatniej sesji po przeglądnięciu dokumentacji wcześniejszy zarząd, kiedy sprzedawał, zostawił pas szerokości 5 metrów. Ten pas był wykorzystywany przez te firmy, w związku z tym podjęliśmy działania, że wycinamy 2,5-metrowy pas, na którym powstanie chodnik, a resztę to jest 2 metry, czy tam 3. Te firmy będą miały prawo pierwokupu na poszerzenie i będą użytkowały jako własność nasz teren. Widzimy zgodę na wejście w teren w celu budowy kabla światłowodowego na działce 115/96. Jest to teren obok naszego parkingu. 3 razy się firma zwracała, chcąc wykonać to zadanie na terenie naszego parkingu, lecz zarząd nie wyraził takiej zgody, gdyż parking dopiero został wybudowany. Firma znalazła sposób, że pójdą obok parkingu, nie naruszając naszej własności, naszej pracy. Zakończyliśmy realizację inwestycji remont pokrycia dachowego w zespole szkół budowlanych. Koszty inwestycji w długim etapie 48 895 zł. A całość prawie 100 tysięcy, te 2 etapy. Już zespół szkół budowlanych nie musi podstawiać wiaderek czy innych naczyń, żeby łapać wodę w poszczególnych salach. Odebraliśmy nowe ogrodzenie przy Zespole Szkół im. Gruszkowskiego. Wartość tej inwestycji to 174 100 zł. Jestem tam ciągle praktycznie codzienny ze względu na inwestycje, jakie tam są prowadzone. I taką sugestię już mam, osobiście przekażę dyrektorowi, że bramy, które zostały zamontowane, się nie zamyka. Oto każdy na posesji ma bramę, żeby tą bramę po skończonej pracy zamknąć. Jeżeli nie będą zamykane, te bramy demontujemy, ale myślę, że dojdziemy do tego, że będzie to realizowane. Jeżeli jestem przy Gruszkowskim, od razu kilka słów. 12 października kończy się termin wykonania zadania. Przebudowa sali sportowej. Idzie to ciężko, zresztą nie z naszej winy, nie z winy zarządu, lecz wykonawcy. Myślę, że wykonawca wie, co robi. Czas szybko płynie. Zobaczymy, myślimy, że wspólnie jakoś tą inwestycję zakończymy i wspólnie odbierzemy. Podpisaliśmy umowę na realizację inwestycji, roboty remontowe po miejscu 1. piętra budynku w starostwie przy ulicy Sępkowskiego dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej. Kwota tej inwestycji 140 400 złote. No myślę, że w szybkim czasie pasuje nam to zrobić, gdyż musimy wrócić do naszego budynku na Wyspiańskiego. No, urzędnicy już kiwają głowami i znowuż ten kurz, znowuż rozbicie drzwi. No, ja bym robił remont, to pewno bym go, przynajmniej te grubsze remonty powinny być wykonane. Dużo pracy, ale te pomieszczenia nam będą bardzo potrzebne, dlatego myślę, że w zimie będziemy to kolejne zadanie realizować. Wyłoniliśmy wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rewitalizacji parku przy budynku starostwa w Mielcu wraz z budową w
publicznego. Zgodnie są dokonamy naborów wniosku o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO Województwa Podkarpackiego. Przewiduje się nabór w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, który będzie ogłoszony w listopadzie bieżącego roku z terminem rozpoczęcia składania wniosku o dofinansowanie w grudniu 2017. Myślę, że ten wniosek już w tej chwili nasze służby bardzo merytorycznie podchodzą do tego tematu, gdyż konkurencja będzie duża. A żeby uzyskać dofinansowanie, to podstawa to jest dobry wniosek, a później dobre działanie przy jego wykonaniu. W związku z odbyciem działki nr 1456/2 i sprzedażą 1/5 części działki 1456/22 wydaliśmy decyzję o wygaśnięciu opłat z tytułu trwałego zarządu. Chodzi tu o teren obok PUP-u. Jeżeli będą jakieś pytania, chętnie odpowiem. Pa przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1180R Dębica jest dalsze, na początku każdy wie gdzie. Mieszkańcy gminy Radomyś, Państwo dwóch mostów, my się większość na tym, że będzie już bezpiecznie w kierunku autostrady się poruszać. Rozpoczęliśmy realizację zadania pod nazwą przebudowa mostu przez rzekę Babolówkę w miejscowości Sarnów, gmina Tuszów Narodowy. Prace zgodnie z treścią zamówienia wymienię rozbiórkę starego mostu, wykonanie nowej konstrukcji. Zdaniem wykonawcy będzie również przebudowa drogi powiatowej. 1/140 Tuszów na tym odcinku obok w pobliżu mostu i umocnienie koryta tego potoku, który tam przepływa. Dodam, że realizacja zadania zgłosiły się dwie firmy. Najkorzystniejsza oferta obiewała na kwotę 1 922 870 zł. Mimo tego, że jest ona wyższa od kwoty, którą zamierzaliśmy przeznaczyć na to zadanie, o około 600 tysięcy złotych, podjęliśmy decyzję o podjęciu tych roszczeń. Po analizie budżetu po raz kolejny te pieniądze się znalazły i to zadanie będzie wykonane. Myślę, że pan radny Andrzej, przyjeżdżając, otrzymuje się od czasu do czasu wsparcie. Ta inwestycja również, też tam nie mieszkam, ale też wyglądam. Ta inwestycja idzie w dobrym kierunku, myślę, że do końca roku będzie już realizowana. Jestem po rozmowie z Warszawą, gdyż cena w umowie było 50% inwestycji. Te 600 tysięcy, które nadleśnictwo dało, to było 54%. Tu jeszcze chwalili się, że 4% więcej daje, a się okazało, że jest 50%. W związku z tym w listopadzie kazali napisać pismo. Jeżeli będą oszczędności, a myślę, że lasy państwowe dobrze działają, bo naprawdę pracuje, oszczędności się znajdą i do tych 50% będziemy chcieli dobić. Myślę, że to się powinno udać. Jeżeli się nie uda, kolejny rok, kolejny most, kolejne działania. Dlatego musieliśmy to zadanie podjąć, żeby można było dalej realizować kolejne zadania. Rozpoczynamy realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi Dulcza Wielka Żarówka. W kilometrach jest to około 840 metrów w Dulczy Wielkiej. Tam jest współfinansowanie z gminą, z miastem Radomyś Wielki 50/50. Natomiast na ukończeniu są remonty dróg powiatowych, tak jak mówiłem, Gaślany, Szczucin, dawno wojewódzka w miejscowości Babruszowice, Tuszów, Sarnów w miejscowości Tuszów, Babruszowice 1335 metrów, Tuszów 1250 metrów oraz podwoże Ruda o długości 1575 tysięcy. Szybko można tu policzyć, jest to ponad 2 kilometry, ponad 4 kilometry drogi. Kwota niecały 1 000 000 zł. Piękne, profesjonalne asfalty. Prowadzone są roboty końcowe przy przebudowie dwóch przepustów w Gądówce Wisłowskiej oraz dwóch przepustów Łączki Wrzeszczy wzdłuż drogi powiatowej numer oraz prowadzony jest remont przepustów w miejscowości Tulcze Mała i Tulcze Wielka. Zakończyła się budowa chodników w Gądówce Wisłowskiej 175 metrów, w Dąbiu 285, w Piechotach 150, w Malinie 142, w Kawęczynie 482 wraz z nakładką asfaltową, a także dwóch lokalizacjach w Izbiskach na trasie o długości 159 metrów, 406 metrów,
została budowa chodników w Pożylowie. Podkreślam, że wszystkie budowy chodników finansowane są 50 na 50. W poszczególnych gminach chciałbym zwrócić uwagę Państwa Radnych na wysokie koszty budowy chodników przy drogach powiatowych. Koszt wykonania 1 km chodnika oscyluje w granicach 1 000 000 zł. Za tą kwotę, tak jak powiedziałem, remontowaliśmy prawie 4 km dróg, które będą służyć wszystkim mieszkańcom. W związku z tym należałoby rozważyć, czy najkorzystniejsze byłoby poszerzenie pasa drogi i oddzielenie go linią ciągu. Takie rozmowy będziemy prowadzić, prowadzimy na zarządzie, będę prowadził na najbliższym konwencie. Myślę, że to będzie szybsze wykonanie, tańsze wykonanie, no i myślę, że bezpieczniejsze. To ramenta pasa, spokojnie można się poruszać, można odśnieżać. Także myślę, że jest to dobry pomysł, ale będziemy dyskutowali dopiero. Może koledzy czy koleżanki radni mają jakieś sugestie, też chętnie jako zarząd przyjmiemy. Ogłosiliśmy przetarg na budowę chodników przy drodze powiatowej w Książnicach o długości 107 metrów, w miejscowości Złotniki o długości 205 metrów oraz w Suszowie Narodowym o długości 207 metrów. Szanowni Państwo, pogoda dotrzyma, nie będzie większych przeszkód. Wszystkie proponowane odcinki przez gminę zostały wykonane. Będzie to kwota no, grubo ponad 1 miliona złotych. Także prawdopodobnie, Szanowni Państwo, inwestycyjnych drogowych pobijemy rekord. Już żaden z kolegów radnych nie będzie mówił, że budżet nie został do końca zrealizowany. Wykonanie budżetu już podejrzewuję, że będzie ponad 100%. Prowadzone są roboty końcowe i porządkowe realizacji zadania przebudowy drogi Wojska Polskiego oraz Niepodległości Piastowskiego. Różne tematy słyszałem, dlatego jeszcze raz publicznie dziękuję za cierpliwość. W sobotę osobiście byłem zobaczyć, jak inwestycja wygląda. Rogatki, jak to się mówi, zostały usunięte. Droga została udostępniona. Są końcówki trawniki, końcówki chodników. Myślę, że nie w przyszłym tygodniu, w następnym będzie uroczyste otwarcie, bo naprawdę jest to inwestycja taka flagowa. Mamy się czym pochwalić. Kolejna na terenie miasta Mielca, której przez lata nie było. A my, jako powiat, przy współpracy z wojewodą, z Radą Miasta, realizujemy kolejne zadania. Informuję Państwa Radnych, że złożyliśmy wnioski w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury na lata 16-19. Jest to zadanie remont dróg powiatowych, tych dróg jest bardzo dużo, ale powiem na terenie Wadowic Górnych będzie łączna kwota 6 062 198 tysięcy. Będzie to 12 km 456 metrów nakładki asfaltowej oraz odwodnienia i część chodników. I tu pan wójt wyraził taką chęć współpracy. Myślę, że to bardzo dobre. Wadowice praktycznie będą załatwione na kolejne 1 czy 2 kadencje. Także wójt, który będzie rządził, będzie mógł spokojnie po drogach sobie jeździć. Oraz drugi wniosek, dokończenie Alei Kwiatkowskiego. Szanowni Państwo, kwota 4 625 000. Dostałem od pierwszego zastępcy prezydenta miasta pismo, że jest to zadanie własne powiatu, że to myśmy powinni wykonywać, no ale już rozmawiałem z radnymi, zaprosił mnie na komisję infrastruktury i to zadanie, to ten temat będziemy poruszać, bo nie wyobrażam sobie, żeby miasto praktycznie w centrum nie dopłaciło 25% tej inwestycji, także myślę, że dogadamy się, no niepotrzebne takie pisma są pisane. Przecież to jest praktycznie centrum miasta. Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na dostawę tomografu komputerowego dla szpitala. Dodam, że złożyliśmy wniosek o finansowanie tegoż zakupu z rezerwy ogólnej. Nie znamy jeszcze kwoty, ale myślę, że lada dzień, lada minuta ta decyzja zapadnie. Jesteśmy już po rozstrzygnięciu, że w tej chwili jeszcze nie ogłaszamy. Jaka kwota, wiemy, jesteśmy przygotowani. Tomograf, Szanowni Państwo, będzie również szpital. Został zobowiązany do przygotowania procedury przetargowej na rentgen cyfrowy i kiedyś z panią jedną rozmawiam, przecież rentgen mamy, nie? Tylko przystawki założyli. Ja się pytam tak, bo jeżeli rentgen, który mamy,
kosztował 240 tysięcy, a my chcemy kupić za 800 czy za milion, to jest ten sam? Ona mówi nie, to kupujemy na 550 tysięcy z miasta. Po raz kolejny dziękuję. Druga połowa. Obecnie jesteśmy na etapie wykonania wyłonienia wykonawcy realizacji inwestycji, modernizacja systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania budynku domu pomocy społecznej w Mielcu. W tym przypadku także wystąpiliśmy o dofinansowanie tego zadania. Dokumentacja kosztorysowa to było 400 tysięcy. Przedłużyliśmy otwarcie tego przetargu o tydzień czasu ze względu na dofinansowanie, jakieśmy otrzymali w kwocie 200 tysięcy i to ten system, który od lat był potrzebny, dobrze, że do niczego nie doszło, będzie w tym roku wykonany. Ogłosiliśmy przetarg na zadanie pod nazwą cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie mieleckim na 17-18 w zakresie zamówień do 30 tysięcy euro. Zakończyliśmy postępowanie ofertowe. Wykonanie prac geodezyjnych polegające na sporządzeniu operatu technicznego zawierającego dokumentację z aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych. 127 działek w porządku Nieborowa, Czerwin, Dąbrzowice, Padew, Radomyśl. Wycenę nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowego. Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych kompleksowych Departament Terenów Zespołu Szkół Technicznych i przy ulicy Jagiellończyka polegający na budowie boiska wielofunkcyjnego na wierzchni sztucznej. Szanowni Państwo, też nie wiem, czy ktoś z Państwa już tam był. Bardzo intensywnie prace trwają. Myślę, że też, jeżeli pogoda nie przeszkodzi, w październiku ma być zakończone. Od lat oczekiwane na to zadanie zostaje przez nas zrealizowane. Oraz na remont sali i przebudowę zaplecza sanitarnego pierwszym MO. Też wypełnili nadzór inwestorski. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego szpitala powiatowego oraz powiatowej stacji pogotowia w Mielcu, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę infrastruktury sportowej na terenie drugiego systemu ogólnokształcącego, budowa boiska oraz zaplecza. Tak jak kiedyś powiedziałem, marzeniem zarządu i starosty było, żeby powstał piękny orlik. Ten orlik powstanie. Myślę, że to zadanie będzie realizowane przy współpracy z Ministerstwem Sportu, z którym w tej chwili już korzystamy i w przyszłym roku to zadanie, myślę, liczę, że będzie wykonane. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy przychodni nr 5. Czwórka i mam dokumentację gotową. W tym kwartale będzie składanie wniosków. Czekaliśmy, ktoś cierpliwie czeka, to i coś otrzymuje. Były interwencje, rozmowy, duże rozmowy, po raz pierwszy właśnie obiekty, które są poradnie przyszpitalne czy prowadzące inne podmioty mogą się ubiegać o dofinansowanie i my w ten temat się wpisujemy. Wtedy w przyszłym roku nie zakończy, bo to będzie bardzo duża inwestycja. Wiecie, jak te budynki wyglądają, to naprawdę jest epoka Gierka, a teraz musimy zmienić na inną epokę, dużo pracy, ale w przyszłym roku ta praca już się rozpocznie. Usługę wykonania opaski odbojowej z kostki brukowej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku zespołu szkół imienia Groszkowskiego. Całość inwestycji jest około 32 tysięcy, jak to pan dyrektor na pewno po sąsiedzku, który ma szkołę, widzi, ten teren coraz bardziej pięknieje. Naszym marzeniem do rządu jest, żeby tam było czysto, zielono i bezpiecznie. I tak też będzie. Wykonanie prac w zakresie obsługi kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynkach to są przeglądy. Świadczenie usługi w postaci zatwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia kart zgonu z zmarłym w terenie powiatu mieleckiego. Tu możemy mieć problem, chodzi o koronografów. Ale takie postępowanie jest. Dostawa materiałów trzecich powodziowych do starostwa powiatowego. Chcemy uzupełnić magazyny i takie procedura już się toczy.
ogłosiliśmy postępowanie ofertowe na pełnienie funkcji kierownika projektu zawody przyszłości ze zgłoszenia zawodowego w przedsiębiorstwie. Pełnienie funkcji asystenta kierownika projektu zawody przyszłości do zgłoszenia zawodowego, usługa przewozu zwłok zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu mazowieckiego, wykonanie badań termowizyjnych, przygotowanie audytu powykonawczego oraz wykonanie testu szczelności powierzchni budynku starostwa powiatowego w Mielcu, chodzi o Sękowskiego 2B, w ramach zadania termomodernizacji budynku starostwa przy ulicy Sękowskiego. W tym miejscu chciałbym informować Państwa, że po informacji, że od 1 września bieżącego roku firma Arriva, dawny PKS, zrzekła się obsługi linii autobusowych na obszarze powiatu mieleckiego. Spotkałem się z firmami zajmującymi się transportem osobowym na terenie naszego powiatu. Efektem tego spotkania było podjęcie przez te firmy obsługi pozostawionych linii komunikacyjnych przez Arrivę. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować przedstawicielom tych firm za bardzo rzeczową i merytoryczną rozmowę skutkującą uruchomieniem i zabezpieczeniem dowozu ludzi i młodzieży do miasta Mielca. Szanowni Państwo, tak w skrócie przedstawiają się działania zarządu powiatu. W okresie między sesjami dodam jeszcze, że uchwały podjęte przez Radę Powiatu Mieleckiego na następnej sesji przesłano celem lekalizacji do Wydziału Prawnego i Nadzoru Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także przekazano do właściwych komórek organizacyjnych urzędów i jednostek organizacyjnych celem i realizacji. Zamieszczone zostaje w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwały długoterminowe są na bieżąco monitorowane przez zarząd odpowiedzialny za ich realizację wydziały biura samodzielne stanowiska starostwa powiatowego i jednostki. Tak, szanowni Państwo, w skrócie przedstawiają się tematy. Jeżeli są jakieś pytania, uwagi, proszę. Dziękuję bardzo panu staroście. Jeżeli Państwo radni macie pytania, będzie uwagi, to pana starosty bardzo proszę.